Cześć, Aloś. Cześć, Bercik, cześć. Możesz mi prędko nalać jedne piwo? Moga, Bercik, jest, żeś umie na zero. Co ci się rzadko zdarzy, naleja ci. No, dobra. Ojcam. Cześć, Bercik. Cześć, Kipuś. Ty masz coś na sznurku. To nie coś, to jest Murzin. Erat pojechał w Polskę na tydzień, to że go adoptował. Pomóż się, piesek. Ja nie wiem, ty, czy on tu może wleźć. To Gerard, w życiu, on ci już wisi bez mać ponad seta. Nie Gerard, ino pies. A co pies ci, ty coś wisi? Murzin, powiedz prawdę, Welajsa, na krzywy pysk wypił coś? Nie chodziło o to, że zwierzętom powinien być z tym zbroniony. Chociaż z drugiej strony żaden mój klient nie ma psa. No nie wiem, co mu teraz robić. Bardzo dobrze, bo pies to jest gorolski wynalazek. Co ty pieprzysz, ty? No pewnie, że tak. Żaden porządny hanys nie będzie miał nigdy psa. A wiecie czemu? Bo my Ślązoki, my są tak zapracowane, że nie mamy czasu zajmować się w duma taką gadziną. Ty! Ujcie, zgrzułeś. No, a gołębie? A gołębie to jest całkiem co innego. Gołębie są, przede wszystkim są tradycyjne, śląskie. A poza tym one nie są domowe i dachowe. I oby w życiu takich gadziny w duma nie trzymał. W ogóle zwierzę domowe to jest duma i no są kłopot, są maraz. W życiu bym takiego nie miał. Te on mi za pultą dził, przynieś mi ino nowe piwo. Mnie też. No. A ty co się napijesz, Murzin? Może woda z sockiem? Cześć, Andzia. Cześć, Myszek. Prosto z pociągu. Ja? Słuchaj, a co tam słychać w Warszawie? Stara bida. Napiłbyś się herbaty, nie? O właśnie, z przyjemnością. To zapal gaz. Cześć, ciociu. Cześć, Kubę. O, cześć, Kubeci. Siemano. Ciociu, ja mam sprawę, bo Jacek jedzie na 3 dni do Austrii. Widzę, komuś się powodzi. A w jakiej sprawie? Na narty. Na narty? No. Jak jest tak ciepło, chyba na lodowiec. No, a mówią, że na Śląsku bida. Ty chyba nie kombinujesz, że ty chcesz jechać razem z nim, nie? Bo nie, wiesz, nie. Bo byłby mały problem. Tak, ale to chodzi o kota. O kota? Co? O kota? Tak, o kota. Wujek, dlaczego? Bo nie. Nie i jeszcze raz nie. Ale przecież ten kot ino przez tydzień będzie u nas w domu. Przez tydzień? To co wy się wyobrażacie? Że ja będę w domu mieszkał przez tydzień z czym? Z kotem? Porąbało was. Wy wiecie w ogóle, co to jest kot? Właśnie, niby co? Kot! To jest gorolski potwór z kłami i pazurami. Nie ma mowy. Ale Hubercik chciał zrobić koledze przysługę. Przysługa? Tak. Fajna mu przysługa. Zapomnij o tym. No ale dlaczego? A dlatego, że po pierwsze kot to nie jest nic dobrego. Po drugie, z kota nie ma żadnego pożytku. Wystarczy. Nic dobrego i nie ma z tego żadnego pożytku. Wujek, ale przecież to jest taki fajny zwierzak. Na pewno go polubisz. Chopie, ja mam polubić jakiegoś gorolskiego zwierza, ja? No. Jo! Pamiętaj, że prawdziwy Ślązok to lubi no takie zwierzęta, które dobrze na talerzu wyglądają, wiesz? Bercik, przestań pyskować, przestań się ciepać, aż mam migryna. Przecież to jest jedno kwestia paru dni. Jo się nie mogę pozwolić na kota w duma. A niby dlaczego nie? A niby dlatego, że jak będzie kot w duma, to będzie rozpraszał moje myśli. To dużo do roboty nie będzie miał. Wujek, tak zawsze każdy mówi na początku, a potem jak już kot jest w domu, to jest najlepszym przyjacielem. Nie. Ale on ma rację, nie ma to tamto. Ja znam takich ludzi, co śpią z kotami i do nich gadają. Gadają do kotów, ja? Tak. Chyba jakieś porąbane warszawioki, a może te ze Sosnowca. U nas niemożliwe. Właśnie, że możliwe. Wszyscy gadają do kotów. Niektóre ludzie gadają do psów, do kotów, nawet do kwiotków. To jest całkiem normalnie, że się godzą do zwierząt, co się z nimi mieszka pod jednym dachem. Nie. To nie jest normalne. Nawet ja do ciebie godą. I dopóki, słuchaj, ja tu mieszkam, to żadna gadzina progów tego domu nie przekroczy. Szlus! No to po herbacie. Jej, jaki on fajny. No super, ale ja nie wiem, czy to dobry pomysł. Ach, on jest taki słodki, że wujek Bercik na pewno go polubi, wiesz. A poza tym, ja ci powiem, wujek w ogóle nie jest taki groźny, ino tak udowodnił. W rzeczywistości on ma bardzo dobre serce. No, nie wiem. Ja po prostu nie wiem, czy stawiać go w takiej sytuacji. Synek, a mamy inne wyjście? No, chyba nie. Wujek Bercik jest w porządku. Zobaczysz, jak się ucieszy, jak zobaczy tego kota. No, prawie się ucieszy. No.
A jak nie, to przynajmniej będzie ciekawie, no. Ładny kotyk. No fajny, super. Super. Po malutku do kota musisz powoli. To jest jakoś chyba specyficzna rasa, nie? Bo mu taką plaskatą gębę, jakby mu się drzwi na dworcu nie otworzyły. Jaki ładny, naprawdę. Wiesz co, on się musi zapoznać z otoczeniem. A jak on ma na imię? Edek, ale nie reaguje na imię. Nie? Edek? Edziu. Edziu, kici, kici, kici. No teraz to kici, kici, a ciekawe co będzie jak wujek przyjdzie. Ja ci go dobrze, nic się nie stanie. Chodź, chodź Edek, chodź. Nic nie będzie. Jaki ja wykończony, ja ledwo żyję. Coś ty się tak zmęczył. Tak życił, tak ogólnie. Co? Co? Co wy knujecie? Puchni. Co? No co? Wy coś kombinujecie przeciwko mnie? Nie wie co. Jak wy myślicie, że mnie namówicie na jakieś zwierzę, to... Co to jest? Wujek, ja chciałem ci przedstawić Edka. No patrz jaki on fajny, zobacz jaki super, no. Nie! No ale... Nie! Nie! I koniec! Edek, nie! Daj spokój, cię proszę, ja? Nie ma nic, daj spokój, żadne daj spokój. Póki ty kot sam będzie mieszkał, to już szarejkuję, wyda spół w kuchni. Ale... Nie ma żadne ale. Żadne ale. Chciałaś mieć kota, to mąż kota, ale nie będziesz miała chopa. Ale słuchaj, taki śliczny kotek, co w tym jest złego w tym zwierzątku? Tak? Co jest złego? Zaczyna się od kota, a potem na co się przechodzi? Na chomika, na nutra, na hazoka, na sornika, może na elefanta, albo na wieloryba. Nie zgodzą się na żadnego kota. A ty się możesz godać co chcesz, a ten kot i tak zostanie tu w naszym domu, wiesz? Tyle ci powiem. Patrz jaki on jest ładny. Ten tyś jest wredny, a wejrzyj się na te zwierzątko, jakie ładne, jakie ma fajne futeryczko, takie bezowe, jakie śliczne, dzieciaty. Ty też miała kiedyś fajne futeryczko, wiesz? Ja byłaś młodą. Reklam się nam oglądałaś, głupoty o sprawie już. Ciciok! Uciekaj mi stąd! Już, raus mi stąd! No na co wy czekacie? Dwa futrzaki! Ja tu śpię! Będziemy gadać z tym psycholem. Kurczę! Produkcja kotów powinna być zakazana! Ciociu! Ty myślisz, że to jest dobry pomysł? To jest bardzo dobry pomysł. Będziesz widzieć, jak przyjdziemy z powrotem, to oni się już będą razem ze sobą przyjaźnić. No a jak przyjdziemy i zastaniemy Krupnioka z Edka na patelni? Coś ty jest taki strachliwy. Wujek w ogóle nie jest taki groźny. I ja wiem, co ja godzę, bo to jest mój mąż. Chodź, kochanie. Edek! Edek, wyłaź! Hajżeś ty jest. Chodź. Chodź, pan z ciebie zrobi Krupniok zaraz. Chajż ty jest. Wyłaź! Ciciar, pójdź sam. No dobra, no. Żartował, że nie będzie Krupnioka. Wyłaź. O, tu żeś jest. Ach ty, haha, że jedy. Pójdź sam. Kto pozwolił skokać? Pójdź sam. Jeronie, jak ci serce wali. Szczerze ci powiem, żeś ty jest nawet fajnie taki ciciaty. Przyjemny w dotyku, ale... Dobra, no już idzie na bok, no. Nic na to nie poradza, że... Trzymanie kotów w domu to jest gorolski wynalazek. Ty, Edek. A, kurde, głupnicie! Chodź tam, widzicie, wyłaź. Pójdź tu! Kto powiedział, że... Dobra, ciu, spokojnie, niżek ci nie zrobił. Już. Zaniesa cię na hasiok. Tam ci będzie lepiej, na hasioku, wiesz? Idymy na hasiok do swoich kolegów. Nic na to nie poradza. Furgaj stąd, już, idymy. No, widzisz? Tu będziesz miał swój hasiok. Tu ci będzie dobrze, patrz. Hasiok jak nowy, metalik, prawie nówka. Tu się będziesz mieszkać. Tak, mój drogi Edwardzie. Będzie ci tu lepiej jak za Edwarda Gierka. Będziesz się chodził z kuplami na piwo, wiesz? No piweczko się będziesz chodził, no. Będziesz miał więcej kumpli niż ja u Alojza. A patrz, wiele żarcio tu będziesz miał. Ła, tu się wypasiesz dopiero. Chociaż wiesz, z drugiej strony to tu latają też takie bezpańskie psy. Szkoda by było, aby ci się jakoś krzywda stała, nie? Szkoda by było takiego futrzoka. To może inaczej, czekaj. Mam inny pomysł. To wiesz co, to my się teraz pójdziemy na wierch. Jocie dom Hubertowi. Niech on cię oddał temu swojemu
sztajgrowi, czy jak on się to tam nazywał, wiesz, czy temu właścicielowi. No, ciuciar popadł na mnie. Jako morda, no. Już, idę. Cicik, to jest mecz, rozumiesz? Milan gros Bayernem. Wiesz, na czym to polega? Fuzbal. Ciągniemy za Bayernem, za tymi czerwonymi. Bo jest tak. Rozumiesz to, czy nie? No widzę, że rozumiesz. Ty może z ciebie nie jest taki gorol, no ty jest prawdziwy Hanej. Weź się poczystuj. Słuchaj, bo z tymi meczami to jest tak. Italiańcy, to one mają bardzo silną ligę, rozumiesz? A zaś Niemcy mają silny, ale ino jeden klub, Bayern. I my za nim ciągniemy. Kup, no wiesz co, powiedz, że ci się mecz nie podoba. Patrz, ja cię wszystkiego nauczę. Chopie, przyjmie, nie zginiesz. Będziesz miał lepiej niż u tego twojego poprzedniego sztajgra. Godą ci, wszystkiego cię, życie cię naucza. I no, żeby się z tobą dogadać, to ty byś musiał mieć jakieś takie bardziej śląskie imię. O, już wiem, późno. Krystian będziesz, co? Edwardzie, mogę ci go dać Krystian? Dobra, łodzi się, że nie Krystian, no. Widzisz, jak one fajnie wyglądają, jak patrzą się na nos, ty, ta czerwona, jako fajna, jak ta zasuwa, patrz. A pyszczki takie, jakby chciały kusiczki dawać. No, Krystian, patrz, patrz, przeca po to my to kupili. Widzisz, ale fajne, nie? Krystuś, no. Czekaj, boś ty się chycił pazurkami, pójdź, patrz, tu. Ty, fajne. Bercik, co to jest? No, ty nie wiesz, co to jest? No. Co to jest? No wygląda mi na akwarium z rybkami, nie ma to tamto. Bingo! I wygrał pan, to jest właśnie akwarium. Bercik, tyś kupił akwarium? To ja, dokładnie. Znaczy, są, że nie kupił, i no z Krystiankiem mi kupili akwarium. Ale szczerze mówiąc, to się długo prosić nie dał, wiesz? No nie. Zaraz. Chcesz mi powiedzieć, że kot namówił cię na zakup akwarium? No przecież go znasz, wiesz, że on by ino bez przerwy pił piwo i patrzył się w te rybki. No to, że mu tak zmontował te ryby na stałe. Nie, fajnie, że ci wymyślił. Patrz, Krystianek, co? Co gadasz? Że co? Że za małe? Krystian, puścij to. Co za małe? Ty żeś jest niby pieruna. Hanys może takie fajne śląskie imię, a czasami to godasz jak gorol. Im ty żeś wiecznie wszystkiego za mało. No dobra, puść, dobra, już. Nie obrażaj się, dobra. Hanys żeś jest tak. Hanys żeś jest czystej krwi, Hanys. Nie. Teraz to już po prostu przesada, zwyczajna przesada. Ale Andzia, uspokój się, no sama tego chciałaś. Ale ciocia wcale nic nie chciała. Ciocia chciała tylko, żeby wujek się zgodził na kota. No i chciała i się doczekała. Teraz ujek mu kota i tyle. Ale Andzia, nie przejmuj się. Mam na niego sposób. Sposób? Tak. Ciekawe jaki. Mam sposób, przygody chciał mu się tego kota, tego akwarium i w ogóle. Naprawdę? A czy ty myślisz, że ja żartuję? Aha. Andzia, jest to sposób, no, trochę brutalny, dotyczący zwłaszcza ciebie. Tak to powiedzieć, no, to prawie jak chemioterapia. Chemioterapia? Tak, Andzia. No bo jak wiesz, alkohol to chemia. Alois. Alois, Andzia, Alois. No dobra, niech będzie Alois. Fajny, nie? Patrz, Krystian. Jest na co popatrzeć. O, jak ta pyzgo otwarła, widzisz? Chłopie, co się stało? Dlaczego ty nie chcesz iść do Alojza? Nie mogę zostawić Krystiana samego. On lubi, jak ja się z nim patrzę. Nie, Krystian, lubisz, jak ja się z tobą patrzę, no. Przepraszam, czy ten twój nowy kolega, jak on tam... Krystian, tak. Chcę ci powiedzieć, że ten Krystian, on już w ogóle na te ryby nie patrzy, tylko sam się gapisz, wiesz? To nie szkodzi. On się już tyle napatrzył, że pora odcinków może opuścić. Ja mu za to opowiem. Opowiem ci, to było po tym. Ty, a patrz, tu jest, ta ryba to jest Gerard. Gerard? Gerard, no patrz, czysty żywy Gerard. Tyż jakby się założył normalnie, to bym wygrał, że ona się też lubi napić. Czysty żywy Gerard, patrz, a to jest Ziguś. A to jest Kasia, a tu kiedy Gerard, patrz, Gerard ma łoko za Kasią, a Kasia zaś woli tego tu, hajera przodowego, bo to jest Ziguś, czysty żywy hajer przodowy. Patrz, teraz chodzi żerić, ale on robi na odkrywce, a on bagruje w tym dnie, a on chodzi, patrz, po tym dnie, czysty żywy Hanys.
Zbyszek, ja normalnie czuję, że ja jest stworzony do tego. Ja się minął z powołaniem. Ja kocham zwierzęta. Becik, ja cię tak bardzo proszę. Proszę cię bardzo, chodź ze mną do Alojza. To mi strasznie jest potrzebne. Potrzebne, rozumiesz? Mnie, Zbyszkowi, mnie. Nie, nie, Zbyszek to jest ten tu. Taki mały, czarny Tomasz Zbyszek, wiesz? No, Zbyszek, my razem byli w wojsku ze Zbyszkiem. Becik, przepraszam, uwierz mi. Ja jestem Zbyszek i ja byłem z tobą w wojsku. Zbyszek, słyszysz, co ty w Warszawie okładzoli? Przecież to my byli razem w wojsku, nie? Widzisz, jak się lubisz pożyć. No dobra, w porządku. Co ty myślisz, że mi w dekiel pizło? No. Wiem przecież, że nie był w wojsku z rybą. Puśćcie. No. Dobra, tak ino żartuję. Chociaż jakby się tak zastanowić, czy to jest tak do końca niemożliwe, żeby być z rybą w wojsku. Dzień dobry. Dobry. A co to, Bercika nie ma? Był. Był? Był, ale się zmył. Jak to się zmył? Miał tu na mnie poczekać. Umówiliśmy się, że razem tutaj przyjdziemy, napijemy się. Tylko musiałem na chwilę wyskoczyć na bazar. Bercik to już nie ten sam chłop. Jak to? On ma teraz inne towarzystwo. Lepsze. Lepsze? No, no nie ma czasu. Jakiś nowy Zygmunt, jakiś nowy Gerhard. Jakoś pikno Kaśka. Przyleciał, czepnął piwo i poszedł. Powiedział, że jego nowi przyjaciele nie mogą na niego czekać. Bo przyjaciel dzisiaj je, a jutro odpływa. Jedonie, to jest gorzej niż myślałem. No. Wiesz co ci powiem, Zbyszyk? Ja zawsze myślał, że Bercik to jest taki chłop. Ale teraz wierzę ludziom, co o nim gadają. Co gadają? Gadają, że jak człowiek nie lubi zwierząt, to nie może być dobry człowiek. A Bercik Pierońsko nie lubi zwierząt. Nie kipuś. Pierońsko nie lubi zwierząt. Pójdź tu, dziubuś. A ty lubisz? Daj mu pić. Napił. Ziga, co ty mi fandzolisz za głupoty, że mnie jest lepiej w życiu jak ciebie? Co? To co, że ją mam Andzia? No, ty też może będziesz miał ta swoja Kasia. A ty myślisz, że co? Że to jest tak fajnie, jak się ożenisz, ja? Do wesela jest fajnie. A po tym to bywa różnie, wiesz? A widzę, że ta Kaśka to u nam ciężko płytwa. Po weselu, jak ci gwizdnie bez tej rybi łeb, to ci łuski polecą, wiesz? Co gadasz jeszcze? Robaczku mój co? Kochany. Słuchaj, nie szłoby tak przestawić te akwarium Kaś na bok, co? Co? W życiu, wykluczone. Daleko od mojego akwarium. A niby dlaczego? A dlatego, że moje ryby najlepiej się czują na środku izby. Może jeszcze Zyguś by to przeżył, ale Gerardzik nie lubi. Jakbym go dali na bok, to on by się czuł taki niepotrzebny. Tak? On tak ci to powiedział? Tak, tak mi powiedział. Ja? A przecież tyś go dosłownie, że ryby głosu nie mają. Może inne ryby nie mają, ale patrz! Tym moim to się normalnie dziuby nie zamykają, patrz, one bez sprawy, ple. Zyguś, no, co powiesz? Co tam mam, Rotosz? Bercik, a jak ja ci go dała, że można rozmawiać ze zwierzętami, toś mnie wyśmił, wiesz? Jerunie, Bożek był durny i że nie wiedział, że zwierzęta to są najlepsze przyjaciele człowieka. No. Tak, Bercik, ze zwierzętami, ale nie z rybami. Na przykład koty. Z kotem możesz sobie pogadać, ale z rybą nie. Właśnie, a co robi twój kolega z wojska, Krystian? Krystian się nie sprawdził jako przyjaciel. Tak? A co takiego zrobił? Co? No, Kasia mi chciał zeżrzeć. Normalnie wylak się dania targnął. Ja się takich przyjaciół nie życzę. A propos żarcia, czy karmisz czymś tych swoich przyjaciół? No właśnie, patrz. Ten się nazywa Zbynio. Widzisz ten mały czarny? Jak? Zbynio. Ten taki łoklany, jak warszawiak, wyjno, żar, coś pyskowo. I to, i on by chciał jeść. Ty, Andzia, może byś uważała rolady kluska i młodo kapusta, co? Co ty, Bercik, chcesz karmić ryby roladą? No, a czym? A tym, drogi co, mój mężu. Co ty robisz? Andzia, co tam sypiesz? Trucizna jakoś. Jeronie, nie syp, one to mają żyć, takie świstwo. O, patrz. Ale się zaczyły, no widzisz? Widzisz, jak im smakuje? Bo one to zawsze jedzą. Smakuje, aż im się uszy trzęsą.
Co ty, fanzoli, za głupoty, w dekel ci pizło. No, w Warszawie o kaj ryba mo uszy, w kery miejscu ryba mo uszy. Ale patrz, Bercik, przecież widać wyraźnie, że im smakuje. Tak, no smakuje, bo... Smakuje, bo są głodne. Bo im to zawsze smakowało i one zawsze to jedzą, wiesz? O. Może jakieś gorolskie ryby takie świństwo jedzą, ale to są porządne ryby. Ziguś, Gerard, Kasia, Zbynio, chanyjskie ryby, rozumiesz? I one potrzebują porządnego żarcia. Andzia, one muszą mieć tak, żur, rolada, kluski, modrokapusa i troszkę gorzołki. O, gorzołka. Przecajo jeszcze z nimi brudzia nie wypił. Dzień dobry, Andzia. Dzień dobry, Zbysiu, zaraz będzie śniadanie. A jak tam Bercik, nadal ze swoimi przyjaciółmi? Nie wiem i nic mnie to nie obchodzi, wiesz, ten psychodowca. A co, doszły jakieś psy? Nie, to jest taki skrót. Psy, hodowca, od hodowca, psy, opata, rozumiesz? Ciociu, wszystkie rybki zdechły. Naprawdę? No, pływają do góry brzuchem. Tak? No. Bardzo mam mieszane uczucia, bo z jednej strony jest mi żal tych rybek, ale z drugiej strony... Poczekaj. Ciekawe, co się mogło stać. Nie mam pojęcia. Andzia, pić! A kaca możesz ty. Alkoholik jedny. Już są, pijesz po nocach, wiesz? Wcale nie są, no z przyjaciółmi. Ty, Bercik, co to jest? A, Kasia miała wczoraj urodziny i tak leciutko my poimprezowali. Kasia? Andzia, ja ci mówię, on chyba z pół litra wódki wlał do akwarium. A co, są żeby pić? Wszyscy mi imprezowali, i Kasia, i Zbynio, i Gerard, i Ziguś, wszyscy. Kasia wypiła najmniej, bo to baba, ale za to, jako to jest fajno wyluzowana rybka, jak ona leciała bokiem takim ty, te wszystkie twoje rybki zdechły. Co? To? Niemożliwe. No, niezły numer, dobra, idę do szkoły. Jak powiem wszystkim kolegom, to nie uwierzą. Ty, Andzia, wiesz co, on chyba... Z tą tradycyjną śląską gościnnością to przesadził. Zbyszek, ja już nie mogę z tym chłopem, rozumiesz? Dobrze, ale uspokój się. No i co Bercik, co jest? A co? Co ma być? Nic. Nic? Otruł żeś wszystkich swoich przyjaciół. Wcale żeś ich nie otruł. Nie otruł? Nie. Bercik, twoja ta, jak ona tam, Kasia, Gerard, te wszystkie rybki kaput. Nie. A co, nie pływają do góry brzuchami? Nie, no nie może i pływają, ale one mają najwyżej co, kaca mają, albo się tak relaksują. Dojdą do formy, nie bójcie się. Aj, Bercik. No, przy od czego by miały zdechnąć? Od tej kapinki gorzołeczki, co że im nalął, albo od tego tradycyjnego śląskiego krupioka na zagrycha. No przecież traktował, że je po ludzku. No, tak po ludzku, że już się chyba bardziej po ludzku nie dało, no. Bercik. Co? Słuchaj, tak się zastanawiam, w ogóle do ciebie nie mam pretensji, wiesz? I ja bym chciała, żebyś ty z tej swojej przygody wyciągnął jakieś nauki, okej? Okay? Jakie nauki? Że na przykład nie nadajesz się do hodowli zwierząt, że jest psychopatycznym hodowcą, że to wszystko nie ma sensu. Ja już tego wyciągnął naukę, wiesz? Ja? Ty, ale jako? Po pierwsze, to nie mogły być śląskie rybki, kiedy tradycyjno śląsko kuchnia zaszkodziła, tradycyjno śląsko gorzoła, tradycyjny śląski krupniok, żeby zaraz zdychać. No dobrze, to była pierwsza część tej nauki, a drugo... No ty pomyśl geologicznie, no przecież to musiały być jakieś gorolskie ryby spod tamtego brzegu Brynicy, wiesz? To co masz teraz zamiar zrobić? A teraz to ja mam zamiar iść do sklepu i kupić się nowych przyjaciół, ale już takich porządnych, prawdziwych chanysów z rodowodem, z dziada pradziada, wiesz? Kurczę, ja się nie obrócę.